więcej biegających rodziców zastanawia się, czy można biegać z niemowlakiem w gondoli. W naszym przypadku kupiliśmy standardowy wózek biegowy, a do niego dokupiliśmy gondolę, więc wózek ma wszelkie parametry wózka biegowego i dzięki temu zapewniliśmy dziecku odpowiednie warunki i bezpieczeństwo. Po drugie, początkowe biegi to są raczej truchciki, to nie są szybkie ani długie wybiegania. No bo też w sumie trudno wymagać, by kobieta niedługo po porodzie robiła jakieś sprinty czy maratony. Po trzecie, biegając z gondolą, oczywiście wybierałam gładkie trasy i raczej płaskie, a więc alejki parkowe, ścieżki biegowe. No i też tutaj, jeśli chodzi o ścieżki biegowe, to zazwyczaj biegam rano, kiedy praktycznie są one puste, więc jest to bezpieczne. Jakie są efekty? Na pewno osoby, które zastanawiają się nad bieganiem z wózkiem, też myślą o tym, czy przyniesie to pozytywne, czy negatywne efekty. I jeśli chodzi o nas, to myślę, że są to tylko pozytywne efekty, bo córeczka ma pół roku, jest zdrowa i zadowolona, więc nic złego się nie stało. Córeczka wyrasta już z gondoli, więc zapraszamy na bieganie z wózkiem.pl, gdzie będziemy relacjonować nasze dalsze biegowe przygody, tym razem już ze spacerówki.